Witam Was już po raz ostatni w końcowym, piątym odcinku Let's Playa z gry Drone, The Painted Tower, Drone, malowana wieża. Na początku zrobię kilka kroków w tył, ponieważ ostatnio nie zabrałem ze sobą pochodni, która mi będzie jeszcze potrzebna w dalszej części rozgrywki. No i w tej dalszej części wszystko się powinno rozstrzygnąć, bo jak powiedziałem, jest to już końcowy odcinek, więc być może poznamy, dowiemy się, jakie będą losy Iris. Mamy posąg tym sznurkiem z odważnikiem. Zmieniamy położenie pierwszej i drugiej części posągu, tym natomiast trzeciej i czwartej. Musimy ułożyć Iris. To jest banalnie proste zadanie. Wkładamy kamienną gwiazdę do środka. I naszym oczom ukazuje się jakiś posąg. Posąg gryfa wyrzeźbionego z lodu. Który siedzi na piedestale i ma jakąś chyba skrzynię przy sobie. Tutaj na prawo widzimy zamarzniętą ścianę, na której znajduje się obraz. Niewiele możemy wypatrzeć. Trudno powiedzieć, co na nim jest namalowane. Za to ten obraz, jego tajemnice możemy zgłębiać. Stąd zabieramy wszystko, co możemy, czyli krasnala i kielich. Tu możemy się bawić sznurkami. No ale my już wejdźmy do wnętrza obrazu złowieszczego. Zaraz się dowiemy dlaczego. Nie tylko dlatego jest złowieszczy, że ciemny. Ale proszę, tu znajduje się olbrzymi smok. Ach, ty jesteś wybrańcem. To twoja magia? Musisz być potężny, by uwolnić Iris. Udowodnij swą wartość poprzez równowagę. Poprzez równowagę mamy udowodnić swoją wartość. A proszę, tutaj właśnie mamy wagę. I ta lewa szala, prawa szala, przepraszam, ma zrównoważyć szalę lewą. Znaczy od naszej strony lewa ma zrównoważyć prawą. Musimy więc coś położyć na tej lewej szalce. Zaraz dowiemy się co. Na razie jednak zabierzmy miechy i rozpalmy ogień w piecu. Naszym oczom ukazują się jakieś cyfry. Nimi zajmiemy się później. Tymczasem możemy wziąć zbliżenie na szkielet. Niezbyt pocieszający jest fakt, że możesz popełnić tylko jeden zabójczy błąd w życiu. Moim było kopanie złota w smoczej jaskini. Powodzenia, będziesz go potrzebować. Tu zwróćcie uwagę, jest jakieś pęknięcie, które biegnie w poprzek ściany. Uderzamy więc kilofem i zabieramy samorodek. Srebro czy złoto? Być może musimy jakieś srebrne przedmioty, a może niekoniecznie srebrne, zamienić w przedmioty złote. Pobawimy się więc w alchemika. Ja nie mam jakiejś dużej wiedzy na temat alchemii, ale jeśli ktoś jest zainteresowany alchemią, to może sięgnąć do różnych źródeł. Jednym z takich źródeł, oczywiście nie jest to źródło naukowe, ale jest choćby książka z serii Pan Samochodzik, Pan Samochodzik i Tajemnica Tajemnic autorstwa Zbigniewa Nienackiego, gdzie jest sporo na przykład na temat Edwarda Kelleya i Johna Dee. Fabuła tej książki jest bardzo ciekawa, więc zachęcam wszystkich do przeczytania jej. Zresztą większość książek z serii Pan Samochodzik, oczywiście zaznaczam, że chodzi o te części napisane przez pierwszego autora, przez Zbigniewa Nienackiego. Z nich wszystkich można się dowiedzieć wielu ciekawych, interesujących rzeczy. I na temat poszczególnych krain, na temat ich historii i na różne inne tematy. Naprawdę książki Nienackiego niosą ze sobą również sporą dawkę wiedzy. Można ją posiąść czytając te książki. To nie tylko czysta rozrywka. Mamy już trzy przedmioty, złote przedmioty, które zanurzyliśmy właśnie w tamtej misie i przetopiliśmy je w złoto. Tak. Zdobyliśmy kamień filozoficzny. Zastanawia mnie to. Dostałeś nierealne zadanie do wykonania, a mimo to udało ci się zdobyć złoto. Skradłeś mi je?
Tak myślałem. Nikt, kto okradnie smoka, nie uchodzi żywy. Tymczasem Franklin radzi nam uciekać, bo smocza chciwość to coś, z czym nie można igrać. Gniew smoka był tak potężny, że roztopił aż ten obraz, który tutaj na ścianie wisiał. Tu widzimy brakującą część obrazu, a tu jakiś mechanizm z zębatką. Spójrzmy, po prawej i lewej stronie wroga są jakieś lwie twarze, lwie łby. Lew po naszej prawej stronie jest wrogiem, natomiast ten po lewej stronie jest przyjacielem. Wróg czy przyjaciel, to jest temat naszego kolejnego zadania. Umieszczamy brakującą część płótna właśnie tutaj i możemy wniknąć do obrazu. Brama została szczelnie zamknięta z powodu ataku smoka. Będziesz mógł przejść, o ile udowodnisz, że jesteś przyjacielem, a nie wrogiem. Udowodnimy, że jesteśmy przyjacielem, jeśli ta głowa... Nie wiem, to jest gryf? Jeśli tak, to gryfia głowa będzie do nas świeciła zielonym okiem, natomiast lwie głowy również zielonymi oczami. Musimy tutaj ustawić odpowiednie wzorki, takie, żeby były jednolite. Próbujemy to zrobić. Niestety teraz raczej te stworzenia skłaniają się do tego, że jesteśmy wrogiem bardziej niż przyjacielem, ale ciągle są niezdecydowane, bo wszystkie trzy muszą być jednomyślne. Teraz ten uważa nas za wroga, ten zaś za przyjaciela. Układamy trzeci symbol i tym razem nasza sytuacja będzie o niebo lepsza, bowiem tym razem ta środkowa gryfia głowa uważa nas już za przyjaciela. I również ten lew, który jest po naszej prawej stronie, też uważa nas za przyjaciół. Więc co za tym idzie, wystarczy nam przekonać jedynie tego lewego lwa, że jesteśmy przyjaciółmi. I zagadkę rozwiążemy i zostaniemy wpuszczeni tam do środka. Najpierw jednak zbieramy dwie części zamarzniętej figury, albo dwie zamarznięte figury, jak kto woli. Jak zwał, tak zwał. I tutaj przed nami kolejna zagadka. Zagadka dość, powiedziałbym, trudna. O co tutaj chodzi? Mamy takie wąsy tego lwa. Trzy z lewej strony i trzy z prawej strony. I każdy z tych wąsów albo obniża położenie danego zęba, albo podwyższa. Czyli ząb idzie w dół lub w górę. Ząb, jeden lub kilka zębów, bo przypuśćmy, o, widzimy, że ten pierwszy wąs steruje aż czterema zębami. Ja tutaj od razu wcisnę właściwe wąsy. Trzeba wciskać kilka razy sekwencję trzeci, szósty, pierwszy, czwarty, drugi, szósty, więc robię to bodaj trzy razy. Trzeci, szósty, pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Ponownie trzeci, szósty, pierwszy, drugi, czwarty, szósty i raz jeszcze to samo. Tak, mam pecha dziś do telefonów podczas nagrywania. Robimy trzeci raz to samo. Trzeci, szósty, pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Widzimy głowa naszego przyjaciela. Tym razem zaczyna się świecić na zielono. Więc, jak mniemam, zostaniemy wpuszczeni do środka. Tak jest, przyjaciel jest zawsze mile widziany. Wejdź. Korzystamy więc z zaproszenia, wchodzimy. Zbieramy kolejne części tego posągu zamarzniętego, który znajduje się tutaj na środku. Zbieramy też jakiś czerwony klejnot. No i układamy z tych naszych części figury jakąś całość. Próbujemy dopasować, co tutaj się tylko da dopasować. Ach, to jest chyba figura gryfa.
Teraz przed nami kolejna zagadka. To coś zielonego musimy ustawić w to miejsce. Zresztą tu widać. Ten znaczek w kształcie litery V pokazuje, gdzie mamy ustawić to coś zielonego. Tak, to oko. Przesuwa ten kształt 7 miejsc w lewo. To oko. 3 miejsca w prawo, a to oko 5 miejsc w prawo. Więc zagadka jest banalna. Po raz kolejny. Już ją rozwiązałem. Witaj, wędrowcze. Ciepło zostało skradzione i uwięzione. Uspokój smoka za pomocą pieśni zapisanej w ogniu. Trudna zagadka przed nami. A może nie do końca taka trudna. I jeszcze nie teraz. Na razie zabieramy tarczę. Trudną zagadkę będziemy mieć tutaj. To będzie zagadka dźwiękowo-pamięciowa, powiedziałbym. Natomiast na razie rozwiążemy zagadkę dużo łatwiejszą, wracając do legowiska smoka. Ta tarcza jest jednym z tych trzech gongów. Jest brakującym gongiem, który powinien tu wisieć. Ale to nie zadziała, ponieważ musi to być gong złoty. Znów bawimy się w alchemika. I mocujemy złoty gong, czy złotą tarczę, tam gdzie jest jej lub jego miejsce, uderzając młotem. Właśnie, na jakiej zasadzie się uderza młotem, bo jeszcze tego wam nie powiedziałem. Trzeba odegrać tę melodię, uderzając w pierwszy, trzeci, drugi i pierwszy gong. 1, 3, 2, 2, 1. Robimy to. Pieśń gryfa. Dopadnę cię, gdy król przybędzie. I ułożył się do snu, bo pieśń gryfa usypia smoka. W ten oto sposób odsłonił klucz, który przed nami ukrywał i którego nie dałby nam z pewnością po dobroci. A tym kluczem można z pewnością otworzyć ten kufer. Na razie musimy odblokować go. Co jest banalnie prostym zadaniem. Kolejne zadanie będzie nieco trudniejsze i na pewno dużo fajniejsze. Bardzo fajna zagadka moim zdaniem. Teraz wciskamy jeden z czterech symboli tutaj. W formie trójkąta. Każdy z tych symboli jest pokazany. Wciskamy ten trójkąt na przykład. Magnes. Więc jakieś coś, co magnes mógłby przyciągnąć. Tu jest magnes bądź podkowa, jakieś kowadło i miecz. To jest taka zagadka skojarzeniowa, właśnie na kojarzenie poszczególnych symboli. Coś czerwonego. Czerwone jest z pewnością serce. Czerwone jest to coś, choć nie wiem co to jest, muszę wam przyznać. Być może jabłko, choć też mi nie wygląda. No ale uwierzcie na słowo, że to jest czerwone. I truskawka. Coś dużego, coś mniejszego i coś najmniejszego, czyli rozmiarami teraz porządkujemy. Co daje najwięcej światła? Słońce oczywiście. Tutaj znicz i najmniej światła daje nam świeczka, pojedyncza świeczka. Ostatni, czwarty trójkąt z wizerunkiem gryfa. Jakieś fale, czyli woda. Tu widzimy, jest jakaś wilgoć. Nie wiem, czy to kanał, czy jakiś zbiornik. W każdym razie woda jest dookoła niego. Śnieg oczywiście topi się, również powstaje woda. No i kropla wody. Wszystkie cztery trójkąty zostały wciśnięte w tym momencie. Ale to nie koniec naszych zmagań z tą zagadką. Teraz musimy ułożyć ósemkę. Jak? Ano sumujemy ilość rzeczy na danym symbolu. W danym symbolu. Ten symbol pokazuje trzy kwiatki, czyli trójka.
Ten symbol troje ludzi, prawdopodobnie małżeństwo z dzieckiem, więc również trójka, 3 plus 3 równa się 6, więc została nam liczba 2, którą uzyskamy dzięki dwóm zwierzętom. Mamy 8, więc co dostaniemy w zamian? A sporo dobrodziejstw, bo ognisty tryb, te zębatki, które tam widzieliśmy. I 3 czerwone klejnoty, mamy więc je już w liczbie 4 sztuk. I teraz sobie powrócimy do tego obrazu znajdującego się po prawej stronie. I będziemy mieć zagadkę, o której wam powiedziałem. Zagadkę niezbyt łatwą, ale też nie trudną. Na pewno nie jest skomplikowana, wiadomo o co w niej chodzi od samego początku. Trzeba się tylko skupić i albo kierować się tym, co się słyszy, albo zapamiętywać, które z tych kółek się świecą po kolei. One wydają oczywiście dźwięki, więc tę zagadkę można rozwiązywać na dwa sposoby. Nie mówię, bo się skupiam w tej chwili. A, udało się. I teraz ostatnia, najtrudniejsza próba przed nami. A, i co teraz? Uff, udało się, chociaż nie byłem pewien. Udowodniłeś swe przyjazne zamiary. Nadchodzi król ze swymi ludźmi. Ona musi uciekać. Weź to. To? Czyli lodowy tryb. Mamy więc tryb ognisty i tryb lodowy. Powiedziałem, że można tę zagadkę rozwiązywać na dwa sposoby. Chodziło mi o to, że można nawet w ogóle nie wsłuchiwać się w te dźwięki, tylko patrzeć, które te kółka się świecą, i to w zupełności wystarczy. Mnie osobiście nawet tak jest łatwiej to rozwiązywać. Mechanizm jest w całej swojej okazałości. Ukazują nam się długie schody ku szczytowi wieży. Jednak jeszcze nie trafiliśmy na Iris, a na księgę. Mamy klucz gryfa, kościany klucz gryfa, który tę księgę pozwoli nam otworzyć i przeczytać. Światło i śmiech, magia, siła, zło i mądrość. Pobieżny szkic stracha na wróble. Wygląda jak szaman. Rysunek przedstawiający wielkie drzewo, kontury smoka oraz rysunek przedstawiający gryfa. Oczywiście wszystkie te 5 rysunków nam się kojarzą, wszystkie te rysunki kojarzą nam się z poszczególnymi obrazami. Jeden rysunek przypada na jeden obraz. I zbieramy teraz fragmenty właśnie szkicu gryfa, fragment szkicu gryfa z tego obrazu i analogicznie jest z innymi obrazami, stąd zbieramy szkic smoka. No i teraz musimy się cofnąć, to jest, no nie wiem, czy sztuczne wydłużanie gry, ale na pewno no nieco przedłuża nasze zmagania, bo musimy cofnąć się aż na sam początek, znów sprawdzić te wszystkie obrazy i znaleźć szkice. To trochę czasu zajmuje, ale i tak nie jest to aż tak czasochłonne, to przychodzenie do początku i z powrotem, jak przemieszczanie się w grze choćby The Lost Crown, więc nie jest tak źle. Obraz z szamanem. Tak, chyba nie mówiłem, a może mówiłem. W każdym razie ten obraz miał być większy, ta lokacja na tym obrazie miała być większa, można było iść plażą, znaczy były takie zamiary, żeby było można iść jeszcze plażą tam w lewą stronę i zejść pod wodę, ale tę część lokacji przeniesiono do
dron Dark Flight do drugiej odsłony gry. W ogóle zrezygnowano tu z wielu lokacji czy postaci, które pierwotnie miały się w grze znaleźć, m.in. z cmentarzyska. Mam te informacje dzięki plikowi PDF, w PDF-ie autorstwa Manuela Czaszki, do którego podałem link w pierwszej części Let's Playa, więc zachęcam wszystkich, tam są dość interesujące ciekawostki na temat gry, które Manuel Czaszka zdobył dzięki wnikliwej analizie plików gry. Twórcy pozostawili takie smaczki właśnie w plikach. Tymczasem my zebraliśmy już wszystkie szkice i wracamy do księgi. Teraz dopasowując szkice do poszczególnych obrazków, będziemy się zaznajamiać z kolejnymi częściami, będziemy się zaznajamiać z historią pewną. Właściwie z takimi mądrymi opowieściami. Autorstwa oczywiście Iris. Siła i mądrość. Franklin powiedział, że królestwo rozkwitło, gdy moi rodzice mieli obie te cnoty. Powiedział też, że smok i gryf toczą odwieczną walkę o władzę. A, to jest ostatnia strona. Dobrze, zaczniemy teraz od pierwszej. Strach na wróble. Franklin opowiada mi historię o tym, jak było, nim nadeszła burza. O dniach pełnych światła i uśmiechu. Mówi też, że kiedyś te dni wrócą. Franklin powiedział, że kiedyś moja rodzina po mnie wróci. A, tutaj szaman. Franklin powiedział, wraz z magią idzie w parze wielka odpowiedzialność. Powiedział, że posiadać dar to nie wszystko. Potrzeba mądrości i odwagi, by używać go dla dobra ludzi. Powiedział też, że mój ojciec to rozumiał. Więc tu są mądrości, które Iris wyniosła już od Franklina właśnie. Więc Franklin, widać po tych notatkach i nie tylko po nich, że był dobrym opiekunem, troszczył się o nią. Gdy skończyłam 6 lat, Franklin powiedział mi, co się wydarzyło. Powiedział, że moja rodzina wciąż gdzieś tam jest i że kiedyś znowu będziemy razem. Powiedział, że nadzieja nigdy nie ginie, a nasze korzenie sięgają głęboko niczym u potężnych drzew. Literówka, ale to mało istotne. Franklin bardzo denerwuje się smokiem. Powiedział, że reprezentuje on straszne zło, które ciągle szuka. Szuka mnie? On się czegoś boi. Nie zdjął obrazu. Nie wiem dlaczego. Poprzednie zdjął. I ostatni obraz. Już czytałem ten tekst. Więc mamy skompletowane obrazy w księdze. W ważnej, niezwykle istotnej księdze, która być może doprowadzi nas do Iris. Widzimy schodki niczym namalowane kredą. Dajemy książkę Iris i zapraszam Was już na oglądanie i na patrzenie, co będzie dalej, jak gra się zakończy. Zapraszam.
inny bóg. Pożegnały nas kredytcy z pięknymi szkicami koncepcyjnymi. Lubię taki rodzaj zakończenia, gdy nie tylko sami autorzy są podani, ale również jakieś obrazki niewykorzystane w grze bądź ciekawostki są nam ukazane. Ja pokuszę się teraz o słowo końcowe. Przyznam szczerze, że ja generalnie nie przepadam specjalnie za grami w stylu Drone the Painted Tower, bowiem rozgrywka polegająca w dużej mierze na poszukiwaniu poukrywanych gdzieś przedmiotów, czy rozwiązywaniu takich dość prostych minigierek czy zagadek, niespecjalnie do mnie trafia. Być może dlatego, że nie należę do najbystrzejszych osób i często zdarza mi się przeoczyć różne punkty interaktywne. Jednak mimo to malowana wieża bardzo mi się spodobała, zwłaszcza ten pomysł z przenikaniem światów rzeczywistego z tym światem obrazów Iris urzekł mnie. Sama historia opowiedziana w grze nie należała oczywiście do wyrafinowanych, nie była zbyt skomplikowana, ale chwytała za serce, angażowała emocjonalnie, była piękna, taka typowa dla baśni, bo cała gra jest wykonana w konwencji baśniowej. Więc myślę, że no nie ma sensu narzekać na fabułę. Podobnie rzecz się ma z zagadkami, bo mają one różny stopień skomplikowania, nie są jedynie dla tych niedzielnych graczy, którzy posiadają niewielkie umiejętności w rozwiązywaniu łamigłówek. Oprócz takich układanek czy kolorowanek jest również kilka zadań, nad którymi trzeba spędzić trochę czasu, nad którymi trzeba pomyśleć. Również niektóre z nich są bardzo ciekawie przedstawione, tak jak łamigłówka z księgą i symbolami. Dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie w tej sferze wyzwań. Oczywiście, jak na mój gust, niektóre zagadki są łatwe, zbyt łatwe być może dla mnie, jak te kolorowanki, niektóre były dla mnie męczące, bo odtwarzanie tego, co widzę po lewej stronie ekranu na prawą stronę ekranu, niespecjalnie mi odpowiada, ale niektórzy i takie zagadki lubią. Ja rozumiem, że gra nie jest przeznaczona dla tych najbardziej zaawansowanych graczy, dlatego rozumiem, że takie zagadki niektórym się podobają. Pod względem audiowizualnym nie mam nic do zarzucenia grze. Grafika stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja często mam problem z grafiką w grach Hidden Objects, właśnie w grach casualowych, z tego względu, że tła są tam z reguły statyczne, jest tam poupychanych duża liczba przedmiotów i wnętrza pomieszczeń wyglądają dla mnie tak cukierkowo. Trudno mi to wszystko nazwać, w każdym razie grafika w tych grach wygląda sztucznie. Tutaj, w przypadku Drone, takiego wrażenia nie miałem. Bardzo spodobały mi się natomiast obrazy Iris, ta jej wyobraźnia. Zwłaszcza ten pierwszy obraz przedstawiał takie miejsce, w którym chętnie spędziłbym czas, wakacje, urlop czy
no generalnie wolny czas, ale i pozostałe obrazy były naprawdę wykonane bez zarzutu. Równie dobrze ma się sprawa z muzyką, która dopasowuje się czy do obrazu, czy do sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy i stoi na bardzo wysokim poziomie, więc zarówno graficy, jak i muzycy wykonali tu kawał dobrej roboty, również dubbing, zwłaszcza pod postać Franklina, jest porządnie wykonany. Przy okazji chciałem pogratulować po raz kolejny autorom spolszczenia z ekipy grajpopolsku.pl, którzy nie uniknęli drobnych literówek, które wychwyciłem w trakcie nagrywania, ale nie ma sensu się czepiać. Te ich spolszczenia, przynajmniej te ostatnie, stoją i tak na wyższym poziomie niż co najmniej połowa oficjalnych spolszczeń do gier wydanych w Polsce komercyjnie, za które tłumacze biorą pieniądze. I dzięki temu też, dzięki wysokiej jakości tłumaczenia, grało mi się przyjemniej. Mogę powiedzieć, że z gry czerpałem sporą dawkę frajdy, przyniosła mi sporo radości, nagrywanie trochę mniej z tego względu, że nie ma możliwości sejwowania, a ja często jestem niezadowolony z tego, co pokazuję w komentarzu, czy z błędów, które popełniam w trakcie rozgrywki. Często powtarzam nagrywanie danych odcinków. W tym wypadku, w przypadku Drone, niestety musiałem 10 czy 12 razy rozpoczynać grę od nowa i wiele razy powtarzałem nagrywanie całych odcinków, dlatego trochę mnie to nagrywanie zmęczyło, ale gra sama w sobie nie męczy i ten brak możliwości sejwowania w samej rozgrywce, jeśli ktoś nie nagrywa, jeśli ktoś nie robi wideo poradnika, to sam ten fakt, że gra automatycznie się zapisuje, nie przeszkadza. Podsumowując, gra otrzymuje ode mnie 8. Być może dostałaby wyższą ocenę, ale jak mówię, sam sposób prowadzenia rozgrywki może nie do końca leży w centrum mojego gustu, ale 8 jest oceną bardzo dobrą. Uważam, że większość elementów Drone została wykonana bardzo solidnie i prezentuje bardzo dobry poziom, dlatego i ocena końcowa jest bardzo dobra. Polecam tę grę wszystkim, nie tylko fanom przygodówek, ale wszystkim, którzy lubią angażować się w historie pokazywane w grach, którzy lubią też trochę pomyśleć nad nie nadmiernie trudnymi, ale niekiedy również angażującymi nasze szare komórki zagadkami. Polecam rzecz jasna też grę wszystkim fanom baśniowych klimatów, wszystkim ludziom, którzy lubią, by w grach ich wyobraźnia miała pole do popisu. To tyle, jeszcze raz polecam wszystkim Drone The Painted Tower, polecam również drugą część gry. Nie wiem, czy będę nagrywał, bo jak powiedziałem, ten brak możliwości ręcznego sejwowania nieco mi przeszkadza i obawiam się, że znów musiałbym poświęcić dużo czasu na nagrywanie kontynuacji. Kiedyś pewnie się na to zdecyduję, ale chyba jeszcze nie teraz. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała, że przede wszystkim sama gra Wam się spodobała. Zapraszam na moje kolejne let's playe. Do usłyszenia, hej!